Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Moduł: typy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Temat: typy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Porozmawiamy dziś o typach instalacji wentylacyjnej. Na początku odpowiemy na pytanie, czym jest wentylacja. A więc jest to proces, który w sposób zorganizowany powoduje wymianę powietrza w zamkniętym pomieszczeniu. Wyróżniamy trzy typy wentylacji: wentylację nawiewną, wywiewną i nawiewno-wywiewną. Zerknijcie Państwo na klasyfikację wentylacji: wywiewną i nawiewno-wywiewną. Wentylacja wywiewna polega na tym, że powietrze jest czerpane z pomieszczeń wentylowanych przez wentylatory wytwarzające podciśnienie. W pomieszczeniach wentylowanych powstaje także podciśnienie i następuje napływ świeżego powietrza do danego pomieszczenia przez nieszczelności, ewentualnie przez celowo wykonane otwory nawiewne. Z kolei wentylacja nawiewna polega na dostarczeniu powietrza do pomieszczeń wentylowanych za pomocą wentylatorów promieniowych wytwarzających nadciśnienie powietrza, a wentylacja nawiewno-wywiewna łączy ze sobą wentylację nawiewną i wywiewną. Istnieje jeszcze wentylacja miejscowa, która jest stosowana w procesach technologicznych, w których powstają zanieczyszczenia: pyły, opiłki, trociny, opary i wyziewy. Nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń w powietrzu. Należy więc je usunąć w miejscu ich powstawania. Grafika przedstawia schemat wentylacji wywiewnej. W wentylowanych pomieszczeniach powstaje również podciśnienie i następuje napływ świeżego powietrza do tego pomieszczenia przez specjalnie wykonane otwory nawiewne. A ta grafika przedstawia schemat wentylacji nawiewnej. Przy wentylacji nawiewnej w wentylowanym pomieszczeniu panuje nadciśnienie, a nadmiar powietrza wypływa z niego przez specjalne otwory wentylacyjne, czyli odwrotnie jak w przypadku wentylacji wywiewnej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.